Która kamera mnie bierze? Jedną mamy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Czas na wieczorne wydanie wiadomości. Jest 23 grudnia 2039 roku. Imieniny obchodzą dzisiaj Paris, Xavier i Aurora. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, dzięki programowi 500+, ludność naszego kraju niemal się potroiła. To świetna wiadomość. Niestety ma to również swoje skutki uboczne, ponieważ Sosnowiec liczy obecnie aż 4 miliony mieszkańców. Kanclerz Niemiec Angela Al-Fatih Mohammed Merkel zaproponowała zmianę nazwy swojego kraju na Zjednoczone Emiraty Niemieckie. Wielkie usprawnienie placówek medycznych w całym kraju. W przychodni kardiologicznej w Radomiu właśnie rozpoczęto przyjmowanie pacjentów zarejestrowanych w połowie 2014 roku. W ogóle nie rozumiem logiki pacjentów. No, wcześniej o mało się nie pozabijali w rejestracji, a dzisiaj nikt nie przyszedł. Dziwne. Unia Europejska oficjalnie zakazała używania nazwy Morze Czarne, gdyż uznała ją za obraźliwą i rasistowską. Od teraz jedyna poprawna forma to morze afroamerykańskie. Chcąc ocieplić stosunki dyplomatyczne pomiędzy Rosją a Ukrainą, car Rosji Władimir Putin powiedział, iż odda Ukrainie tereny na wschód od Donbasu, jeżeli Ukraina oddaje mu tereny na zachód od Donbasu. Do Polski chce przedostać się kolejna fala uchodźców z Niemiec. Polskie służby zaczęły ich spisywać i wydawać dokumenty. Do najpopularniejszych imion należą Johan, Helmut, Helga i Ginter. W nadchodzącej 45. edycji programu Taniec z Gwiazdami z powodu niedoboru gwiazd wystąpi pan Jerzy. Zadzwonili do mnie z telewizji i się zapytali, czy będę tańczył w Tańcu z Gwiazdami. Powiedziałem, czemu nie. Mam tańczyć w parze z chytrą babą z Radomia. Kolejna afera żywnościowa w Polsce. W jogurtach dla dzieci znaleziono śladowe ilości bakterii kałowych. Producent odpiera te zarzuty, twierdząc, że dzieci i tak mają to w dupie. Czas na wiadomości sportowe. Przepraszam. Wczoraj o 3 w nocy czasu polskiego doszło do 25. pożegnalnej walki między Andrzejem Gołotą a Przemysławem Saletą. Ponad 70-letni bokserzy swoją walkę stoczyli w centrum Central Parku. Czas na prognozę pogody. Temperatura w Wigilię będzie wynosić od plus 18 stopni w Suwałkach, poprzez plus 21 w Warszawie, do plus 24 we Wrocławiu. Szykują się najzimniejsze święta Bożego Narodzenia od kilku dobrych lat. A skoro mowa o zimie, jak mówi stare polskie zimowe powiedzenie, jak w Wigilię śniegu nie ma, to chujowa będzie zima. To wszystko, co przygotowaliśmy w tym wydaniu wiadomości. Dziękujemy i zapraszamy jutro o tej samej porze.